Urządzenie diagnostyczne do wczesnego wykrywania raka piersi w warunkach domowych, a więc wysoka technologia z jednej strony, bo mamy tu do czynienia zarówno z ciepłymi kryształami, jak i ze sztuczną inteligencją, która później przetwarza obrazy, ale mamy do czynienia także z medycyną, ze zdrowiem, z tym, co jest blisko każdego z nas i w związku z tym taki właśnie werdykt naszych czytelników i naszych odbiorców internetowych. Zapraszam na scenę pana Marcina Halickiego, prezesa firmy Braster, która wyprodukowała ten właśnie urządzenie.